Jezus nie powiedział przyjdź do księdza. Jezus nie powiedział przyjdź do Eucharystii. Jezus nie powiedział przyjdź do kościoła. Jezus powiedział przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Więc już dzisiaj skieruj swoje serce na prawdę Jezusa Chrystusa i przyjdź do Jezusa. Pójdź do Jezusa bezpośrednio. Pójdź do Jezusa bezpośrednio. Bo ja wolę świadczyć Ci o prawdzie. Jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, jeżeli nie spotkasz się sam na sam, serce do serca, oko do oka z Jezusem Chrystusem, z żywym Bogiem, to pójdziesz do piekła, człowieku. A ja chcę, żebyś poszedł do nieba. A ja chcę, bo Bóg tak Cię pokochał, że wysłał Ci prawdę, drogę i życie. Prawda jest jedyna. Nie ma 5 dróg. Nie ma 100 dróg do Boga. Jest tylko jedna droga do Boga. Jest tylko jedna prawda. I ta prawda ma na imię Jezus. Już dziś skieruj swoje serce i zawołaj do Jezusa. Zawołaj do Jezusa. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci. Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty. Kościele, teraz Wy. Żeby to było realne, to Ty musisz narodzić się na nowo. To, że Ty to nosisz, to nic nie znaczy. W Twoim sercu musi się narodzić Jezus Chrystus. A żeby się Jezus narodził w Twoim sercu, Ty musisz Go zapragnąć swoim sercem w środku. Zapragnąć Go, zapragnąć prawdy. Czy chciałbyś, żebym się za Ciebie pomodliła teraz? Tak, teraz nie. Na się pomogę. Znaczy, ale u siebie jest parafia. Ja tak, tylko Jezus powiedział przyjść bezpośrednio. Ja Cię mogę prowadzić teraz do Jezusa. Parafia prowadzi się do kościoła, do Maryi, do chlebka. Jezus nigdy nie powiedział pójść do Maryi. Jezus nigdy nie powiedział pójść do chlebka. Jezus nigdy nie powiedział pójść na parafię. Powiedział przyjdź do mnie. Czy chcesz teraz przyjść do Jezusa? Zawołaj do Jezusa, że chcesz prawdy i nie kieruj się na kościół, na żaden kościół, bo kieruj swoje serce na prawdę, powiedz mu, powiedz prawdę Jezusa Chrystusa. Zrobisz to? Też? Wierzysz, że On zmartwychwstał w ciele po 3 dniach? Czy ustanawiasz Go Twoim Panem i Zbawicielem? Czy przepraszasz Go za wszystkie swoje grzechy? Teraz. Każda demoniczna siła, która Cię zniewalała do tej pory. Puszczaj ją. Teraz. Jesteś Bóg.
błogosławione. Ja zabezpieczam to życie teraz. Ja zabezpieczam tę modlitwę. Diabeł, ty nie wyrwiesz nic z tej modlitwy. Ty nie odbierzesz nic z tej modlitwy. Ja to teraz zabezpieczam. To Boże Słowo jest na siebie, które będzie zostało w twoim życiu. Które będzie rosło w twoim życiu. Sza, teraz są. Dzięki mojej sile, lecz dzięki Tobie.